Cześć, z tej strony Dominik i witam was dziś w kolejnym odcinku na Gospodarce Szwagra. Tak jak mówiłem na poprzednim odcinku z wypadku jego 60, mieliśmy w kolejnym odcinku ciąć właśnie drzewo na Krajzegę i dziś będziemy to właśnie robić. A tu nasza stoi Krajzega, która przestała działać. Dziś pojedziemy, kupimy nową Krajzegę, którą będziecie mogli pobrać. Jest to moja modyfikacja, która już leży na dysku od paru tygodni. I tak jak mówiłem na poprzednim odcinku, czyli z wypadku szwagra, którego wypadek nagrywałem Wielkanoc, mamy ciąć na Krajzegę, tak? Żeby nie było zbędnych spin czy hejtów, że ściągam z Mr. Adamu, już przed nim zaklepałem ten odcinek, więc proszę mi tu nie pisać, że z kogoś ściągam i tak dalej. Tak wygląda właśnie 60 po remoncie. Szwager sprzedał krowy, gospodarkę, budynki stoją puste, kupo sprzedawał, została ziemia i właśnie to ziemię obrabia. No ale cóż, mieliśmy razem właśnie ciąć, miał ze mną być, a niestety chciał podciąć te drzewo do końca i wziął drabinę, bo już nie chciał mu się dzwonić do strażaków i co się stało? No spadł z niej. Siedzi w domu, ręka w gipsie, głowa znów rozcięta i niestety, ale ja muszę sam to zrobić. Poprosił mnie i tak samo poprosił mnie, żebym opryskać tamte rzepa, którego widzicie tam daleko. Palimy 60. Od razu mówię, że dźwięki są od karasia. Dlaczego? Dlatego, że nie miałem nigdy okazji nagrać tych dźwięków. Lecz mam na dysku dźwięki od 3PK Turbo. Jak znajdę czas, to spróbuję je dodać do tego. A jak nie, to dostaniecie to 60 w wersji bez dźwięków Turbo najwyżej. No i ta 60 miała nawiązywać do 60 solca, a rozbudowanie jej to już była moja taka drobna dla was nagroda, nie nagroda, no czy nagroda, takie podziękowanie za te sukcesy i tak dalej na moim YouTubie całym. Krajzega właśnie od 2-3 tygodni leży mi na dysku, zrobiona już i tylko czeka, aż będziecie mogli pobrać i właśnie w dzisiejszym odcinku ją dostaniecie. Znajduje się w kategorii narzędzia, sprzęt leśniczy i na samym końcu jest Krajzega by PZero. Nie jakaś tam Heizega, dupa i tak dalej, jak wy to nam pisaliście, widziałem pod Mr. Adam 15 odcinkiem. To jest Krajzega i mam pełną świadomość, że to tak się nazywa. Mogą być tam jakieś inne nazwy, typu nie wiem, stare jakieś te Krajzegi jeszcze na pas i tak dalej, ale wiem z własnego doświadczenia startaku, jak i z własnego życia, że na to się mówi Krajzega. W logu nie powinno być żadnych błędów, co prawda może jakiś wywalić błąd wam od warning, od jakiegoś tam dymu czy animacji. Tak, skończyła się już u mnie wena, z moddingiem zakończyłem, to przewiecie. Mówiłem na odcinku z mojego stanowiska gamingowego, wartego 8000, więc tu nie będę więcej się rozczulał, żeby robić idealne mody. Co prawda 60 jest zrobiona w idealnie, ale już nie jest tak przyłożona jak reszty modów, przykładałem się. Zanon, co posiada? A więc tak, bez osłony lub osłono i bez piły, piła 1, piła 2. Weźmy sobie piłę 1 i kupujemy za 450 zł. Mamy kupioną, błędów nie ma. I oczywiście Krajzegę macie w opisie, link do niej. Nie wiem, czy najdecie jest jakaś wydana, czy nie. Ja wydaję swoją wersję, bez żadnego gadania. Macie taką wersję. Co do 60 ma pistolet, no to co? No jak widzicie, posiada otwierane elementy, jakieś animacje, nie wiem, tam wskazówki, biegania wskazówki i tak dalej. Tam czarny dym, tłumiki zmieniane. To już pewnie widzieliście na kanale Pan Bartosz, na pewno widzieliście, jak ona wygląda, i tak dalej, bo on pokazywał. Jeżeli ktoś jest od niego, to daje hashtag Zziaro, jeżeli ktoś nie jest, to również może dać hashtag, że oglądał, na pewno. Co tu jeszcze powiedzieć więcej? Miało być wersja tylko 3B ma pistolet, ale stwierdziłem, że zrobię sobie, jest wolny czas, teraz święta były, to sobie zrobię wersję i z turbem, i z napędem, i z innymi tam jeszcze częściami. Co to? Jest tych wersji bardzo dużo. Bartek i tak nie pokazał tam bardzo wszystkich, ale zobaczycie to wkrótce. Co prawda, tak to wygląda. Ośka jest z starszych wersji FPS-ów, tak jak reszta modelu, tylko że wszystko przyszło tutaj generalny remont.
Troszkę ma nowe tekstury, usunięte niepotrzebne modele, które i tak były niewidoczne w niej. Co tam jeszcze doszło? Tutaj nowe wzrotnice, piasty, oczywiście też koła inne i tak ma po prostu poprawiony model, ale to miesza to na odcinek z wydawaniem jej zostawimy. Powiem wam szczerze tak, mam jeszcze sporo modyfikacji niewydanych, które leżą na dysku do 19 właśnie i na tam coś na Odinimach jeszcze widziałem niedokończonego jak skrzynię transportową oraz ten. A nie wróciłem. Oraz jakieś tam przyspiewacze, agregaty, właśnie ten kosztowacz tam jest, stoi. O, widzicie, możemy jeszcze przecięć to raz. I jak dobrze złapie się, to jeszcze też można nas przeciąć, ale mówię wam, automatycznie mniejszy ten, mniejsza część zginie nam, zniknie po prostu. Tak przez farming zrobiony i to tak musi być. Tak, idziemy dalej. I jak mówiłem, to jest farming, to nie jest realistyczne życie, że będzie na przykład ładnie działało, crazy gała nie, błędów nie wywala, animacja jakaś jest, dźwięku i tak to w sumie wszystko ładnie pracuje. Nie mam w ogóle jakoś nastroju na ten odcinek, żeby to nagrywać i wam z wami gadać. Powiem wam te najważniejsze informacje, które mam powiedzieć, to wszystko. Na pewno będzie odcineczek z prysków, to no, fakt będzie na pewno. Bo chcę się pozbyć tych modyfikacji, tych niepotrzebnych, które mi leżą na dysku. To idziemy do odcinka, w którym wydaję 60 i będzie takie, no, takie prawdziwe. Do widzenia. Pożegnam się z wami. O, właśnie zginął właśnie. Odcinek, jak nie wiem, tylko ten odcinek przetnę, ale on zniknie mi na pewno. O, widzicie, zniknął, bo to jest końcówka gałęzi i one są tak zrobione, że one znikają, czy mi piłotniemy, czy nie. Co na czym skończę? A. Ten wydaje 60 i żegnam się z wami, bo ja nie miałem w planach nagrywać już w odcinku, kupiłem tylko 60 wydać i nagrać prezentację jej pod jakąś muzykę, ale stwierdziłem, a nagram coś tam jeszcze, jakoś wypadek coś, bo jeszcze mam tylko modyfikacji na dysku do wydania, tylko leżą i po co mają się warlać, które mogę wam wydać i będziecie mogli jeszcze na nich pograć. Grubsza. A wiem, to będę spocinał. I co wam powiem szczerze, to moja Krajzega chyba lepiej działa od Krajzegi Mr. Adam 15, bo u niego nie chciała łapać ta piła, a u mnie ta mniejsza piła łapi bez problemu. Co prawda ta większa piła, się domyślam, że jest chyba do jakiejś, nie wiem, grubszych rzeczy, tak można powiedzieć. Zobaczcie, no widzicie, jak ładnie łapie piła. Żadnego problemu, łapie. I będziecie mieli w opisie link do niej, będziecie mogli pobrać. Bez żadnego problemu. Tak samo jak modyfikacje, które jeszcze wystawię na internety. Szwagier chciał, to się wypłotnie to drzewo. Będzie miał na zimę. No tak jak mówiłem, dźwięki nie są moje od 60. O zgodę się nie będę pytał, bo i tak mam już to gdzieś. Ten modding i tak dalej, to głównie interesuje. Czy chronicie moje modyfikacje, czy nie? Co z nimi robicie, co nie robicie? Więc też nie będę wiedział, co będę pytał. Tak się zginęło. Ten wydam wam na YouTubie i tylko na YouTubie. No i to będzie chyba z grubsza z informacji o 60. Chyba, że coś mi się jeszcze przypomni, to wtedy jeszcze powiem. No, szwager jak szwager. Leżę w domku z telewizorem. Tylko co chwilę alkohol inny pije sobie. Tak się leczy właśnie. Tak się leczy. Jest już spiritusik rosyjski i dalej. Pole. Macie jakieś propozycje na, nie wiem, poradniki jakieś?
żeby wam pokazać i nagrać jakieś, to śmiało piszcie, to się może nagrać przed wydaniem 60. Ciekawe ile ten odcinek będzie miał minut. Mam nadzieję, że takie 10. Nie, więcej będzie niż 10 miał na pewno. Więcej. Dobra, chyba mu wejdzie ten kawałek. Jeszcze polecimy szybko po te kawałki, co tu zostały. Ten bajt to raczej pójdzie na deski do tartaku, bo jeszcze tam szwagier ma kawałek lasku i ma coś w planach wycinać go. Więc sporo pójdzie też na deski. Ma w planach zmieniać na stodole dach, bo już przecieka. I tak tam nie ma puste, to wszystko jest, bo kto sprzedał? Jakoś szwagier, alkohol w głowie i dalej stał to. Ale... Tak, wiem, mówiłem, że nie będę nagrywał żadnych let's play i tak dalej, że miałem się skończyć z tym, ale stwierdziłem, że fakt, jest teraz tyle wolnego, cały ten wirus i tak dalej. Można coś jeszcze nagryć na YouTube'a. I tak 60 robiłem. Prawda, robiłem i dalej jeszcze robię, to się jeszcze nie lubię, wydaje. Ale ten, zawsze coś można nagrać wydając, jak to mówią. Mam nadzieję, że się taki odcinek wam spodoba. Dobra, zrobiłem małe ciecie, bo dzwoni do mnie kurier właśnie z podzespołami do kompa, że właśnie podreserwuję. Tam między innymi dysk 1 TB, nowy SSD. No ale to nie będę wam więcej tłumaczył, bo i tak was to interesuje pewnie. Może kiedyś wstawię jakiś post na temat modernizacji mojego kompa, bo dużo teraz zmian jest. Kolejna 8 giga. Mam w planach jeszcze dołożyć do niego jakieś karty sieciowe, wiatraczki kolejne, takie tam pierdoły. Ale mieszało to, nie będę wam tu więcej mówił na ten temat, bo zaraz będzie znów gadanie, że o, rodzice kupują. No właśnie, że to nie rodzice kupują, tylko człowiek sam na to zbiera pieniądze. Dobra, to już mam prawie wcięte to w całość, tak się może wcięto jakoś. Możecie napisać jeszcze, czy się miniaturki podobają filmu, bo teraz właśnie ten zacząłem właśnie robić nowe i... Ciekawe jak to będzie wyglądać. Ciekawe czy jakaś zwyka ten cały bardzo. Pewnie. O, dobra jakaś zwyka, widzicie, to działa bez problemu. No i zajebiście i to na pewno mu do pieca wejdzie. Jeszcze tu mamy ten kawałek duży. Nie, to do kominka na dwór będzie grillowo. A jak nie, to piło po dotknięcie i tyle z tego będzie. Widzicie, mamy i taki kawałek. O, możecie również też napisać, jak się podobał odcinek z wypadku. Oraz, jeżeli ktoś nie oglądał, to wstawiłem ciekawy filmik też z żniw w PRL-u 1985 rok. Bardzo ciekawy materiał, więc możecie też obejrzeć, ocenić, jak to wyszło. Bardzo by było mi miło. Przyznajcie, że umysł Radom 15, ten kto oglądał, to u niego Krajzega nie mogła mieć takich małych kawałków jak u mnie jest. A moja Krajzega nie mniejsze kawałki, bo tak mi się wydaje, no sami ocenicie to. Tak, bo były też pytania, kiedy wydam 60, jak to tam pisaliście. To 60 wydam z czasem. Ona nie jest znana na jakieś tam, wiecie, ograniczenie liczby czy coś takiego. Dobra, to będzie na tyle. Ten drzewo jest, to coś tam leży, to chuj weźmie. Tak, nie miałem żadnego scenariusza napisanego na ten odcinek. Jakie chuju muju wyszło. Mam nadzieję, że się spodoba, zostaw takie lajka w górę, komentarz solidny, oceń Krajzega jak u ciebie pracuje, czy ma błędy, czy nie. Na pewno tam jakiś błąd się znajdzie, ale ten nie obiecuję niczego. 60 na pewno wydam, śledź kanał, a się dowiesz. Mam nadzieję, że tutaj wbijecie bez żadnego problemu 100 kciuków. No i trzymajcie się do następnego. Siema, życzę dużo zdrowia, noście maski przede wszystkim.